Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. 11 listopada, dzień odzyskania niepodległości. Święto, już 103. rocznica za nami i my, drodzy państwo, przypomnimy, pokażemy, w jaki sposób Polska upamiętniła ten dzień. Nasi goście to z nami w studiu Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. I na łączach internetowych Tadeusz Płużański, TVP Historia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Drodzy państwo, zaczniemy od przypomnienia tego, co się wydarzyło w Warszawie. Marsz Niepodległości teraz przed państwem. 11 listopada, centrum Warszawy. To właśnie tu zbiera się Marsz Niepodległości. Będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Zapraszam do naszej relacji. Z mężem przyjechaliśmy akurat ze Śląska, z Gliwic. No nie mogło nas tutaj zabraknąć. Staramy się być co rok. To jest tak wielkie wydarzenie, największe święto w Polsce, a szczególnie w tych czasach tak strasznie ważne, bo Polska jest ciągle atakowana ze wszystkich stron. Teraz na granicy wschodniej to nasz obowiązek być tutaj. Proszę pana, żadnych oporów nie było, żeby tu przyjechać. To jest nasze święto narodowe wszystkich Polaków i to ja myślę, że tu powinno być jeszcze więcej ludzi. Uczucie radości. Duma z ojczyzny? Duma. Trzeba było przekonywać młodsze pokolenie, żeby tu przyszło z panią? Młodsze pokolenie namówiło nas, żebyśmy przyjechali. Serce każdego Polaka dziś jest na tym marszu tu w Warszawie, żeby zademonstrować swoją niepodległość, przywiązanie do ojczyzny. Przymierzaliśmy się od kilku lat, zawsze jakieś problemy były, albo żona pracowała, albo ja, ale w tym roku się nam się udało i nie było żadnych problemów. Nie zastanawialiśmy się nawet, przyjechaliśmy. I czy nie miały takiego pomysłu, zostaniemy z dziadkami, czy wszystkie chciały przyjechać? Wszystkie chciały przyjechać. Najmniejsza nie miała nic do powiedzenia z rodzicami. No i ten piękny obraz na zakończenie, rzeczywiście bardzo spokojnie w tym roku, a w marszu zresztą uczestniczył nasz gość, pan dyrektor. I opowiemy między innymi o tym dniu, ale także o dniach, można powiedzieć, przygotowujących do uczczenia Święta Niepodległości, także poza granicami naszego kraju, bo był pan, panie dyrektorze, z wizytą we Włoszech, tam także wiele się działo. Na początek marsz spokojnie przeszedł? Bardzo spokojnie. Także ze środka zapytam. Wyjątkowa uroczystość, wyjątkowe święto. No nie mogłem nie być na tym marszu. Piękne święto wolnych Polaków, wspaniałych Polaków. Mm-hmm. Tadeusz Płużański, czy to tak naprawdę było oczekiwanie? No wiemy, jakie były można powiedzieć, próby zablokowania przejścia tego marszu przed jego nastąpieniem. Wiemy, jak to wyglądało. Najpierw była zgoda wojewody mazowieckiego, potem była próba blokady ze strony warszawskiego ratusza Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Sąd administracyjny przychylił się do jego decyzji. Na samo zakończenie, można powiedzieć, marsz był marszem państwowym. Gdyby to się nie udało, ludzie i tak by poszli? Oczywiście nie mam wątpliwości co do tego, że nikt nie mógłby zatrzymać, nie byłby w stanie zatrzymać dziesiątków tysięcy Polaków. Wiemy, że w marszu ostatecznie wzięło udział około 150 tysięcy. No to jest wspaniały wynik, to jest wielki sukces polskiej niepodległości, tej wspaniałej, najważniejszej dla nas idei, ale są najwyraźniej tacy, którym ta idea wciąż nie odpowiada, którzy chcieliby tę ideę wyrugować, można powiedzieć, zawiesić polską niepodległość. Wiemy, że istnieją w Polsce, to jest najstraszniejsze, tego typu środowiska, które na każdym kroku pokazują, że niepodległość, własne państwo, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo polskich granic jest tam na którymś z kolei miejscu najważniejsze. Jest to, żeby przestrzegać jakichś wyimaginowanych wartości europejskich. Zamiast uczestniczyć w Marszu Niepodległości, biorą udział w marszach tak zwanej równości, w marszach LGBT. Mamy niestety, drodzy państwo, te dwie Polski. Właściwie w naszej historii zawsze tak było. Była Polska patriotyczna i była ta Polska targowicka. I to no jest wciąż aktualne. Mamy powtórki z rozrywki.
Przykre jest, że no niestety ten opór wobec idei niepodległości wyrażają także władze Warszawy. Dla nich powinien być to świetny moment na podkreślenie właśnie tego, jak stolica, jaką rolę odegrała w walkach o niepodległość Polski. To by była świetna promocja też miasta stołecznego. No niestety, niestety włodarze Warszawy myślą inaczej. Inaczej myśli część środowiska sędziowskiego, politycznego. No i mamy to, co mamy, prawda? Więc tego nie zmienimy, prawda? My będziemy chodzili w marszach niepodległości, a oni będą te marsze opluwali, twierdząc, że idą w nich faszyści. Widzimy, drodzy państwo, teraz na ekranie, jacy to faszyści, prawda? Ale to jest pokłosie myślenia sowieckiego. Przypomnę tylko, taki drobiazg wydawałoby się, ale to jest jedna z kluczowych rzeczy. Nazywanie wrogów politycznych faszystami wymyślili bolszewicy po wojnie domowej w Hiszpanii, prawda? Ta międzynarodówka komunistyczna dostała po łapach i odtąd właśnie faszysta był wszędzie, prawda? Był nawet w Polsce. Wiemy, że generał August Emil Fildor został skazany na podstawie haniebnego dekretu tak zwanego PKWN o faszyzacji kraju. Także Stalin wymyślił sobie, że faszystami są też Polacy. Niestety do dzisiaj te kłamstwa są powielane. Prawda? No właśnie, niestety. Mówi się o faszystach, nazistach, prawda, i w ogóle no, z jakichś strasznych historiach, co nie ma miejsca, co jest po prostu manipulacją rodem wziętą z czasów bolszewickich. I niestety ten obraz bardzo często idzie w świat poza granice kraju. Na szczęście mamy swoich ambasadorów Polski poza granicami kraju. Zaglądamy do Włoch, bo tam był pan, panie dyrektorze, razem z ambasador RP we Włoszech, Anną Marią Andes. Bardzo ważne wydarzenia i takie pokrzepiające, można powiedzieć, bo pamięć o polskich bohaterach powraca także w dniu odzyskania niepodległości. Zasadzono drzewo, dąb rotmistrza Pileckiego we włoskiej miejscowości. Jak to wyglądało? Aj, to jest w ogóle wyjątkowe, fenomenalne wydarzenie w wyjątkowym, fenomenalnym miejscu. W Imoli powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Dziedzictwo i Pamięć. Gabriele Ravinelli kieruje tym stowarzyszeniem. Najprawdziwszy na świecie Włoch, który jest zakochany w Polsce. On wspólnie z przyjaciółmi zaczął w Imoli odnajdować pamiątki po żołnierzach drugiego korpusu i zaprojektowali, wybudowali skwer generała Władysława Andersa. No właśnie, to właśnie armia generała Andersa, bardzo szeroko, można powiedzieć, kultywowana w naszym kraju, a pani ambasador to córka generała. Tak, a proszę sobie wyobrazić, że ten skwer, to jest kilka pomników na tym skwerze. Jest pierwszy pomnik, to jest pomnik... Możemy je zobaczyć, ja pokażę, proszę tak. mówić. Pierwszy pomnik to jest pomnik żołnierzy generała Władysława Andersa. Tutaj, tak, to jest właśnie ten pomnik, wyjątkowy. To jest pierwszy pomnik, który został postawiony. Tak? Potem zaczęto projektować skwer i postawiono cały pomnik Niedźwiedzia Wojtka. Tu jest Niedźwiedź Wojtek. Tak, to jest Niedźwiedź Wojtek. To jest malutki Wojtek, który no, szkrabie się tak na górę do czapki, do beretu żołnierza drugiego korpusu. I tak jakby zwieńczeniem tego projektu było postawienie pomnika generała Władysława Andersa. Tu na środku. On jest na środku. I tak wygląda pomnik. My właśnie 10 listopada, w przededniu Święta Niepodległości, żeśmy na tym skwerze posadzili i odsłonili dąb Witold. Dąb, który ma upamiętniać jednego z najwspanialszych Polaków XX wieku, generała, rotmistrza Witolda Pileckiego, który był we Włoszech, który najprawdopodobniej był również w Imoli, w tym bardzo krótkim okresie po uwolnieniu z obozu jenieckiego w Murnau, do momentu, kiedy wrócił do Polski. To było kilka miesięcy zaledwie. Ale
pamięć o Witoldzie Pileckim we Włoszech jest nieprawdopodobna. I również wiedza o tym człowieku jest nieprawdopodobna. No właśnie, pan, panie dyrektorze, opowiedział mi, uchylił rąbka tajemnicy przed programem, że we włoskich szkołach, ja byłam przekonana, że to w polskich szkołach mówi się o rotmistrzu Pileckim. Pozytywne zaskoczenie, bo także we włoskich. Tak, byłem w Forli, w dwóch szkołach średnich włoskich, gdzie opowiadałem o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, gdzie opowiadałem o historii, pięknej historii Polski, o Solidarności. I byłem niezwykle zaskoczony, że młodzież włoska posiada taką wiedzę, że wiedzą, kim był Pilecki, że znają historię Solidarności. Bardzo byli zainteresowani i angażowali się w te spotkanie. To było półtora godzinne spotkanie w jednej i w drugiej szkole, gdzie po prostu taka sympatia do Polski jest naprawdę ogromna. I to nie były żadne szkoły specjalnie jakieś współpracujące z Polską, po prostu. No są polskie szkoły i to jest bardzo dobrze, no, prawda? Dla Polonii, dla mieszkających tam Polaków. Tak, natomiast fenomenalne. Bardzo ważne, byśmy, no właśnie, odkłamywali ten fałszywy obraz, o którym mówił Tadeusz Płużański, także za granicą. Czy to się udaje, albo czy to się uda w najbliższym czasie, bo roboty jest bardzo dużo, Tadeusz Płużański jeszcze. Jeśli można nawiązać do tego pięknego wątku, o którym rozmawiacie, o którym mówił Jacek Pawłowicz, to w ramach grupy wywiadowczej rotmistrza Pileckiego mój tato był też we Włoszech jako kurier rotmistrza. Tam został zweryfikowany w stopniu podporucznika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, właśnie tych sił dowodzonych przez generała Andersa, a potem wrócił do Polski, przekazując instrukcje od Andersa Pileckiemu dla całej grupy, pieniądze na działalność i tak dalej. Także Włochy są bardzo ważne, jeśli chodzi o tę misję powojenną Witolda Pileckiego, jak wiemy, okupioną jego życiem, prawda, bo komuniści mu tego nie darowali. I o tym wszystkim powinniśmy pamiętać też 11 listopada, że to jest święto nas wszystkich, ale przede wszystkim bohaterów walczących o wolność, niepodległość. No i teraz pytanie, jak to, idąc tropem, pani redaktor, jak to przedstawiać, żeby polska młodzież pamiętała, żeby polska młodzież wiedziała? To jest ogromna praca. Myślę, że każdy z nas z naszą działalnością przybliża Polskę do tego, polską młodzież do tego, żeby znała polskie wartości, żeby znała polskie tradycje. Trzeba to na pewno robić w sposób umiejętny i ciekawy, bo dzisiaj są czasy takie, że prawda, rządzi obraz, przekaz taki troszeczkę może prostszy, tak? No więc rzecz jasna książki, rzecz jasna wystawy, prawda? Ale no miał być ten film na miarę Hollywood, prawda? Nawet komiksy, prawda, o naszych bohaterach, żeby to było niestety również atrakcyjne. Trzeba łączyć przekaz merytoryczny, głęboki, właśnie z formą troszkę luźniejszą, żeby była szansa, że młodzież w ogóle do tego sięgnie. Także jest to wielkie wyzwanie. Na pewno nasi bohaterowie bardzo by się cieszyli z tego, że wciąż są tacy, którzy dbają o ich pamięć, wciąż są tacy, którzy też walczą z tymi hejterami, prawda? No bo mamy wciąż walkę, drodzy państwo, ona się nie skończyła. Walka o Polskę, walka o polską pamięć, o polską historię, to widzimy na każdym kroku, to widzimy z okazji Święta Niepodległości, to widzimy na polskiej granicy, prawda? Walka, którą określamy często i to się nie zmieniło jako starcie trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem AK. Widzimy, co robił polski ratusz, tak? Warszawski ratusz, przepraszam, jakie tam osoby pracują też w Biurze Bezpieczeństwa, często związane z bezpieczeństwem jeszcze z czasów komunistycznych. Była czyli pani nadal Gabo, musimy walczyć o tę niepodległość. Pani wiceprezydentka, tak, prawda, ona tak się tytułuje, która jest związana rodzinnie z komisariatem, prawda, na ulicy Jezuickiej, gdzie zakatowano Grzegorza Przemyka. Także to nie jest przypadek, drodzy państwo, że tym środowiskom nie odpowiada Marsz Niepodległości, Idea Niepodległości. Oni zawsze byli przeciw i kultywują te swoje pseudo tradycje. Za chwilę wrócimy, drodzy państwo, do rozmowy. Za teraz bardzo serdecznie dziękuję. Za moment jesteśmy.